Gościem Radia Tobie FM jest dzisiaj ponownie socjolog profesor Andrzej Rychard. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Witam serdecznie, panie profesorze. Bardzo się cieszę, że ponownie przyjął pan moje zaproszenie. Bardzo dziękuję. I ja się cieszę za zaproszenie. Panie profesorze, chciałem porozmawiać o rzeczywistości społeczno-politycznej po 15 października. Powiedzieć, że ona się zmieniła, to powiedzieć za mało. Ale czy zmieniła się na dobre czy na gorsze według pana? No wie pan, w moim przekonaniu ona cały czas jest w procesie zmiany i jest to proces zmian zdecydowanie na lepsze. Ale to też nie jest tak, że zmiana 15 października zaczęła się 15 października. Nie byłoby tego, co się wydarzyło 15 października, czyli tego zwycięstwa wyborczego wówczas jeszcze demokratycznej opozycji, gdyby nie cały proces społecznej i obywatelskiej mobilizacji, który do tego doprowadził, a to były miesiące, jeśli nie lata, tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Ta mobilizacja, począwszy od protestów aborcyjnych, protestów w sprawie sądów, protestów widzianych także poprzez pryzmat tych marszów organizowanych, które były marszami już no nie tyle właściwie w proteście, co marszami pokazującymi chęć zasadniczej zmiany. To wszystko przecież budowało się długo, długo przedtem, a jeszcze dużo przed tym wszystkim, przed tymi manifestacjami mobilizacji, zmieniało się społeczeństwo. I to, co się wydarzyło 15 października, to jest coś, co ja nazywam takim stanem, w którym polityka zaczęła trochę doganiać społeczeństwo. Społeczeństwo, które się od lat modernizuje, idąc coraz bardziej w stronę społeczeństwa wykształconego, coraz bardziej sekularnego, cały czas silnie proeuropejskiego. No i społeczeństwa, które choć ma enklawy nierówności, enklawy ubóstwa, no to jednak jako całość nie jest społeczeństwem biedniejącym, jest raczej społeczeństwem wciąż na dorobku. To wszystko jakoś sprzyjało tej mobilizacji, a ta mobilizacja znalazła swój kluczowy moment w wyborach 15 października. Tak, to jest zmiana na dobre, to jest zmiana, która pozwala Polsce odzyskać miejsce wśród demokratycznych krajów Europy. A nie ma pan takiego wrażenia, że prowodyrem tej mobilizacji był premier Donald Tusk? No wie pan, ja przez długi okres czasu bałem się, że on będzie samotnym liderem, czy też prowodyrem, jeśli można tak powiedzieć. Tak. Jego praca, jego talent tutaj odegrały ogromną rolę, ale na szczęście okazało się, i wciąż to jeszcze trwa, że stoi za nim coraz bardziej zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czego wyrazów jest bardzo wiele. Począwszy od właśnie tych marszów, poprzez umiejętność samoorganizacji, aż chociażby po takie też znaczące moim zdaniem inicjatywy jak Pana Radio. To też jest przecież społeczeństwo obywatelskie. Więc tak, Donald absolutnie. Tusk na szczęście nie był sam. Nie był sam. Powiem Panu więcej, że ta działalność radiowa jest stricte działalnością obywatelską. Bo nie mam z tego tytułu póki co żadnych profitów, ale traktuję to tylko i wyłącznie jako działalność obywatelską. No zgoda, tak, to tak jest, ale wie pan,
to też jest nagroda, no bo i pan swoimi audycjami jakąś cegiełkę do tego dołożył. Tak. Dziękuję, że w taki sposób to pan postrzega. To dla mnie duży komplement, naprawdę dziękuję. Ale czy nie ma pan takiego wrażenia? Teraz zatrzymamy się do tego momentu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Czy nie ma pan takiego wrażenia, bo wielokrotnie już się przyzwyczailiśmy, można powiedzieć, jako społeczeństwo do tego, że politycy coś obiecują w kampanii wyborczej, a tylko na politykach, na obietnicach, przepraszam, się kończy. Czy to nie jest tak, że trochę Prawo i Sprawiedliwość zostało zaskoczone, nie spodziewało się tak radykalnych działań rządu Donalda Tuska, chociażby jeśli chodzi o telewizję publiczną, czy chociażby kwestie naprawiania praworządności? Wygląda na to, jakby było zaskoczone. Co więcej, wygląda na to, że w ogóle cały czas nie może się otrząsnąć Prawo i Sprawiedliwość z zaskoczenia, że jednak przegrało. No pamiętamy, że na początku była ta no, kompletnie moim zdaniem aberracyjna hipoteza, czy też twierdzenie ze strony liderów Prawa i Sprawiedliwości, no przecież wygraliśmy, bo jako pojedyncza partia to mamy najwięcej mandatów. No wygraliśmy, ale przegraliśmy. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i tej prawdzie w oczy Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi spojrzeć, ale to jest w ogóle odrębna sprawa i to pokazuje, jest jedną z przyczyn moim zdaniem, czy też właściwie manifestacji, ilustracji tego, w jak trudnej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale tak, zapewne nie spodziewało się tego tempa zmian, ale z drugiej strony to było do przewidzenia. Było do przewidzenia, że Platforma Obywatelska, w ogóle Koalicja Obywatelska, w ogóle koalicja rządząca w tej chwili nie popełni tego błędu, jaki popełniła błąd, jaki to błąd popełniono wtedy, kiedy po raz pierwszy jak gdyby odbierano władzę po tych rządach 2005-2007 bodajże PiSu, kiedy właściwie w ogóle w istocie niczego nie rozliczano. No ale też PiS wtedy nie zostawił po sobie takich zgliszcz instytucjonalnych, jakie zostawił po sobie teraz, po tych 8 latach. Wtedy ten tak zwany pierwszy PiS to właściwie ograniczał się do zmian w języku, w mowie, w mówieniu. Nie zdążył dotknąć instytucji, bądź nie miał jeszcze tak dokładnego planu. A teraz przez tych 8 lat no nabroił bardzo dużo w instytucjach i zostawił drogę powrotną ku demokracji. Właściwie nie taka jest to tylko powrotna droga, bo już wrócić całkowicie nie można, tylko trzeba iść dalej do przodu, ale zostawił tę drogę przywracania do demokracji pełną wyboju. I wie pan, kiedy ja słyszę rozmaitego rodzaju głosy, no nie można tak po bandzie, tak blisko granicy prawa, to po pierwsze, żadne granice prawa nie zostały przez nową koalicję rządzącą naruszone, a po drugie, myślę sobie, że nawet jak czasami mamy wrażenie, że to jest trochę nieelegancko, może niektóre rzeczy są robione, no nie chcę powiedzieć brutalnie, ale tak bardzo zdecydowanie, że to zaskakuje może nie tylko PiS, ale także i szerszą opinię publiczną, no to ja bym powiedział tak, wie pan, jak się jedzie drogą pełną wybojów i wykrotów, to nie przyjedzie się tą drogą limuzyną. Tutaj jest potrzebny samochód terenowy, a czasami nawet quad jest potrzebny, ale no, zarówno samochód terenowy, jak i quad musi przestrzegać tych samych przepisów ruchu drogowego, co ta limuzyna.
która by w ogóle utknęła od razu. W związku z czym ja uważam, że to się wciąż dzieje, mimo radykalności zmian, jakie są wprowadzane w ramach przepisów prawa. A radykalność tych zmian jest spowodowana radykalnymi metodami i skutkami odwrotu od demokracji, które teraz trzeba naprawiać. Tak, PiS jest tym wszystkim zaskoczony, że obietnica, że będziemy przywracali w Polsce demokrację, jest realizowana. No chociażby to, co się wydarzyło wokół telewizji publicznej, prawda, spowodowało wiele wątpliwości, czy minister Sienkiewicz zrobił to zgodnie z prawem. Ale to, co się wydarzyło w telewizji publicznej i to, co zostało zrobione, w moim przekonaniu minister Sienkiewicz pokazał tym ruchem, że takie pójście za obywatelami, bo w takim kształcie, jaka była telewizja publiczna, to nie mogło to tak pozostać. Ma pan absolutną rację. To jest dobre określenie, że to było pójście za obywatelami. Może popełnił jakieś formalne błędy, no ale też trzeba pamiętać, że tych pułapek, jakie PiS pozostawiał, było pełno. I chcę powiedzieć, że ja uważam, że to wszystko jednak jest robione w granicach prawa, choć jest to niezmiernie trudne, ale dla ludzi w Polsce nieprawdopodobnie liczy się skuteczność. I to, co się wydarza w telewizji, w innych mediach, to, co się wydarza w sądach, w prokuraturze, to przywracanie jak gdyby ładu demokratycznego jest bacznie obserwowane przez ludzi i także jest obserwowane przez elity. Jeżeli one widzą skuteczność, to ja myślę sobie, że w ogóle tak trochę cynicznie mówiąc, dla części ludzi w Polsce skuteczność jest nawet ważniejsza niż rygorystycznie rozumiana wąsko i rygorystycznie rozumiana formalistyczna litera prawa. A chaos, który jest przeciwieństwem skuteczności, jest jeszcze większym niebezpieczeństwem dla części ludzi niż naruszenie tej litery prawa. Do tego jeszcze zresztą nie dochodzi i mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do tych naruszeń prawa. Ale ja zwracam uwagę tylko na jedno, na to, że to, jeżeli ludzie widzą, że idzie się właśnie za obywatelami i że jest się skutecznym w tej polityce różnych kroków, to jest wielka rzecz. Wielka rzecz, ponieważ pokazuje, że ta władza swoją zasadniczą obietnicę, która jest wsparta o legitymację wyborczą, która jest wsparta o to, co tak Kaczyński lubi nazywać wolą suwerena, że to się dzieje i że to ma miejsce. Więc w sumie uważam, że ten bilans, mimo zapewne jakichś błędów, mimo tego, że można wyjąć z tych 100 obietnic jakąś obietnicę, jedną, dwie, trzy, może więcej, może 10, które są w tej chwili jeszcze nierealizowane, to jednak zasadniczy kierunek jest realizowany. Notabene ja uważam, że tych 100 obietnic to trochę może to był błąd w tym sensie. Chciano jak gdyby przekonać ludzi konkretem, bo ludzie lubią konkret, ale jak pan ma 100 konkretów, może to był sposób na zachęcenie wyborców, żeby poszli do wyborów. Tak, zapewne to był taki sposób, ale to jest też sposób, który zostawia trochę więcej miejsca dla obecnej opozycji, czyli dla Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze można wyciągnąć z tych 100 coś i powiedzieć, a tego jeszcze nie zrobiliście. Trochę mi zabrakło w tych 100 konkretach, których nikt z nas przecież nie jest w stanie powtórzyć, prawda, powiedzenia, że tak, spośród tych 100 rzeczy, tych 5 czy nawet 10 jest
najważniejszych. Zabrakło mi ich spriorytetyzowania. Zabrakło tych priorytetów. Wie pan, no my i tak widzimy, że one w istocie są, może nie są nazwane, no ale właśnie powrót do demokracji, czyli odwracanie tych złych zmian, które wprowadziła ta niedobra zmiana, no to jest niewątpliwym priorytetem. No panie profesorze, jeżeli w Sejmie się mówi o takich rzeczach jak aborcja, albo mówi się o osobach LGBT, albo mówi się o takich rzeczach jak tabletka dzień po, to naprawdę jest postęp. To naprawdę. No jest postęp, ale wie pan, to też jest, powiedziałbym, wyzwanie dla obecnie rządzących, chociażby właśnie ta kwestia aborcji, bo pamiętajmy, ta ogromna mobilizacja, która doprowadziła do takiego, a nie innego wyniku wyborczego, to jest w dużym stopniu mobilizacja młodych i także mobilizacja kobiet. Oni nie dali tego wszystkiego tak zupełnie na kredyt. Oni byli zmobilizowani do poparcia, ale nadal są zmobilizowani do obserwowania, czy to zostanie zrealizowane. I dlatego mnie pewnym niepokojem napawają te spory na temat, na przykład na temat tego, no a kto opóźnia kwestię liberalizacji aborcji. Czy to trzecia droga opóźnia, czy też jak przywódca trzeciej, jeden z przywódców przed trzeciej drogi mówi, że to lewica sama sobie opóźnia. No to nie jest dobre i mam nadzieję, że tutaj jednak to zostanie jakoś zamknięte i że nie dojdzie do tego, że te ważne grupy, czyli na przykład młodzi, nieprawdopodobnie zmobilizowani i kobiety, które też silniej niż zwykle głosowały, zaczną być krytyczne. A jakim marszałkiem według pana jest Szymon Hołownia? Proszę pana, jest bardzo dobrym i będzie nadal bardzo dobrym, o ile, powiem brutalnie, forma nie przesłoni mu treści. A niestety takie jakieś elementy trochę widzę, na przykład dzisiaj, no on się źle czuje, kiedy nie może zrobić riposty. Nie chcę powiedzieć, że one są poprzez swoją krotochwilność, że już przestają śmieszyć, one zwykle są jeszcze dowcipne. Ale no, żeby tutaj nie przesolił, żeby ludzie nie zaczęli być zmęczeni tym wszystkim. I tak, żebym zwracał uwagę na to, co na przykład na Facebooku bodajże wytknął mój wspaniały kolega, socjolog Ireneusz Krzemiński na jednej z konwencji ostatnich właśnie trzeciej drogi. No, jego ton wypowiedzi Krzemińskiego był taki trochę więcej pokory, ponieważ z wypowiedzi Hołowni, ale także i Kosiniaka-Kamysza wychodziło tak, no jakby to oni byli tą siłą najważniejszą, największą, która doprowadziła do wygranej. Rzeczywiście tak, ale ja chcę cały czas przypomnieć, że jedno z badań CBOS-u na temat motywów decyzji wyborczych pokazało, że Trzecia Droga to jest partia, której największa w porównaniu do innych partii część elektoratu, bo blisko 50%, deklaruje, że podjęło decyzję o głosowaniu na Trzecią Drogę tydzień lub krócej przed wyborami. My wszyscy pamiętamy, że były takie apele, krążyły w różnych środowiskach, pomóżmy Trzeciej Drodze, bo jak oni nie wejdą, to będzie źle z punktu widzenia pokonania Prawa i Sprawiedliwości. W związku z czym Trzecia Droga musi brać pod uwagę to, że ma w swoim elektoracie także taką część tego elektoratu, który był elektoratem, no powiedzmy, taktycznym, nie takim bardzo silnie przywiązanym do ich wartości i że dostali trochę na kredyt, krótko mówiąc też, i że w związku z tym, no takie, no nie chcę powiedzieć trochę więcej pokory, ale właśnie takie pamiętanie o tym, że cały czas trzeba ten elektorat budować, że o tym trzeba pamiętać. Ale powiedziawszy to, co powiedziałem,
zdecydowanie więcej widzę pozytywów w działalności marszałka Hołowni, bo on pokazał, że potrafi sobie radzić także w bardzo trudnych sytuacjach w Sejmie. To nie jest tak, że on tylko wychodzi i krotochwilnie się zachowuje. Nie, nie, on jest też skuteczny. A nie ma pan takiego wrażenia, bo ja też się nad tym nieraz zastanawiam i rozmawiamy między sobą z mamą, też przyznam. Nie ma pan takiego wrażenia, że te riposty Szymona Hołowni mają za zadanie ukazać być może tą taką postawę ludzi z obecnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę obnażają tą ich postawę, tą taką, powiedziałbym nawet, przepraszam, ale zaryzykuję to stwierdzenie, niedojrzałość. No, wie pan, tak. On ich, krótko mówiąc, obnaża, wyciąga ich na wierzch z rozmaitych, powiedziałbym, masek i strojów obrońców Polski i tak dalej, które się usiłują przebrać, ponieważ ich denerwuje i wtedy wyłazi to, co jest w środku. W tym sensie to także jest skuteczne, aczkolwiek no, ludzie to cenią z całą pewnością, nie przypadkiem. W mediach społecznościowych Sejm jest tak często oglądany, jak jest. No przecież to jest w ogóle jakiś przebój polskich mediów społecznościowych w tej chwili, transmisje z obrad Sejmu. Więc to działa dobrze. Całe szczęście, że temu towarzyszy także no, jego skuteczność w załatwianiu rozmaitych spraw w Sejmie i w zamykaniu rozmaitych prób destrukcji działania koalicji rządzącej przez posłów opozycji. On jest w tym skuteczny i ja myślę, że tak, no to pan zwrócił uwagę na trafną rzecz. Rzeczywiście to, że on wyciąga jak gdyby ich samych na wierzch i także wyciąga to, co być może chcieliby, aby oni, czyli pisowcy, nie zostało pokazane, że to usprawiedliwia trochę tę jego taką złośliwą krotochwilność. Wie pan, ja też mam swoje jakieś odniesienie, bo miałem przyjemność spotkać się kilka razy z marszałkiem Hołownią, jeszcze jak nie był marszałkiem, prawda? Też miałem przyjemność z nim rozmawiać na antenie radia chyba trzykrotnie. Więc to naprawdę nie jest tak, że z Szymonem Hołownią można sobie tylko pożartować albo jakieś cięte riposty można od niego usłyszeć. Bo kiedy jest poważnie, to jest poważnie po prostu i tyle. No dokładnie, wie pan, to jeszcze takie nieudolne próby ze strony niektórych posłów PiS-u, którzy mu wytykają to, że on nie ma jakichś formalnych certyfikatów wyższego wykształcenia. No cóż, no wie pan, wyższe wykształcenie nie jest przepustką do intelektualnej sprawności, a tej ostatniej mu odmówić absolutnie nie można. Absolutnie. A w momencie, kiedy Donald Tusk został premierem, czy także Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, nie został zaskoczony przez premiera Tuska i przez rząd? Czy to nie jest tak, że prezydentowi Dudzie coraz bardziej się tylko wydaje, że coś może zatrzymać, że coś może zastopować, ale tak naprawdę coraz mniej może? Wie pan, tutaj jest jak gdyby
taki dwupłaszczyznowy problem, osobowościowy i strukturalny. Na poziomie osobowościowym i na poziomie jak gdyby znaczenia prezydenta, który go reprezentuje, ten urząd, który to urząd w tej chwili reprezentuje Andrzej Duda, no tak, no porównanie jego sprawności, jego znaczenia w strukturach europejskich ze sprawnością i ze znaczeniem Donalda Tuska wypada zdecydowanie na korzyść. I to po prostu, to widać, jak pan prezydent Duda, no co tu dużo mówić, dryfuje. On jest niezmiernie samotny w istocie. Ma kiepskich doradców, bo ten błyszczący, tak zwany czasami wiceprezydent, nie wiem, czy zawsze mu dobrze doradza pan Marcin Mastalerek, ma no, błędnie jak gdyby poustawiane priorytety, te wpętlenie się, czynienie bohaterów z panów Wąsika i Kamińskiego, to był błąd moim zdaniem także dla części elektoratu PiS-u, to już jest dostrzegane, że to jest błąd. Andrzej Duda nie ma własnego środowiska politycznego, w związku z tym on dryfuje i to jest już kwestia w tej chwili, przestaje być taka nawet osobowościowa i nie dotyczy już tylko, no powiedzmy sobie, pewnych deficytów jego talentów politycznych, ale zaczyna dotyczyć jak gdyby strukturalnie. Urząd prezydencki w Polsce ma, no, ma właściwie silną władzę negatywną. On tego nie stracił, byłbym daleki od tego, żeby jego ignorować. Dopiero teraz będziemy mieli parę takich testów, jak on się będzie zachowywał, jeżeli dostanie rozmaite ustawy do podpisania. Może się bardzo różnie zachowywać. Może przyblokowywać rozmaite rzeczy, więc to nie jest tak, że można sobie kompletnie ignorować, bo z faktu, że może no nie jest najbardziej sprawnym politykiem w sensie osobowościowym, nie wynika jednak, że strukturalnie, mimo tego, że nie ma ogromnej władzy pozytywnej, nie wynika z tego, że nie ma władzy negatywnej. Tę władzę negatywną wciąż jednak urząd prezydencki w Polsce ma. Zresztą wie pan, to jest dyskusja bardzo, bardzo już daleko wstecz sięgająca. Wielu politologów, nie tylko prawników, także podkreślało to, że jest pewna wewnętrzna niespójność w konstrukcji urzędu prezydenckiego w Polsce. Niezmiernie silna legitymacja, bo wybór w wyborach powszechnych i właściwie bardzo słaba egzekutywa. No więc można byłoby pomyśleć, czy tak słaby prezydent nie powinien być wybierany nie w wyborach powszechnych, albo jeśli ma być wybierany w wyborach powszechnych, to niech ma więcej władzy. No a my mamy taką powiedziałbym trochę niespójną sytuację, ale to zostawmy, bo ja bym się nie zachęcałbym teraz do myślenia o jakichkolwiek konstytucyjnych zmianach, bo to nie jest ten tak zwany moment konstytucyjny. Natomiast myślę, że prezydent Duda ma niezmiernie trudną sytuację i on się zachowuje niespójnie, zachowuje się bardzo często nieadekwatnie do sytuacji. No, jego powiedzenie o tym, że historycznie to Ukraina, prawda, bliżej Rosji, czy też dłużej w Rosji. Jego powiedzenie o tym, że to, co mówi Donald Trump, to nas nie dotyczy. No, to są rzeczy o tym, że nie będzie nas chronił, bo my przecież dajemy ponad 2%, no rzeczywiście blisko 4%, już prawie praktycznie 4% PKB na wojsko. No nie, no tak nie można. No przecież to ostatnie to oznaczałoby tyle, że co? Że NATO to jest taka transakcyjna struktura, w której ten, kto płaci, to będzie pomagany, a ten, kto nie płaci, to nie będzie. Jak Rosjanie, nie daj Boże, odpukać, prawda, już w nie wiadomo co, chcieliby zrobić krzywdę Polsce, to nie, Polski my będziemy bronić, mówią Amerykanie, a na Niemcy to sobie idźcie, bo Niemcy za mało płacą. No, no nie, no to jest... No tak nie można, no to jest zabójcze dla polskiego interesu narodowego i dla samej konstrukcji NATO, więc prezydent no nie radzi sobie w tym wszystkim. Albo jest niespójny, zachowuje się przykład, nieadekwatnie, albo na przykład nazywanie, że to co robi minister Bodnar na przykład teraz jest terrorem praworządności. Tak, potem zaczął mówić terrorem tak zwanej praworządności, ale i pan i ja pamiętamy, że
na początku tej wypowiedzi powiedział terrorem praworządności, bez określenia tak zwane. Zresztą jak go zwał, tak zwał, to to jest i tak określenie, które jest no kompletnie też nieadekwatne do sytuacji, bo wie pan, terror praworządności to jest dobry terror, co tu dużo mówić. No tak, bo wczoraj miałem na przykład rozmowę z profesorem Mikołajem Małeckim i też rozmawialiśmy na ten temat właśnie, że ten terror praworządności jest jak najbardziej pozytywny, prawda? Wie pan... Tak jest. Wie pan, ja kiedy Donald Tusk został premierem, świeżo po wybraniu go na premiera, być może wykazałem się taką trochę naiwnością, bo pomyślałem sobie w pierwszym momencie tak, że prezydent Duda teraz tak naprawdę będzie mógł się na własnej skórze przekonać, jaki jest naprawdę Donald Tusk. Czy on jest rzeczywiście taki zły, jak przedstawiali go przez te kolejne lata, przez te ostatnie lata, prawda? Poprzez propagandę i tak dalej. Nie wiem, czy wykazałem się może pewnego rodzaju naiwnością, że poprzez może doświadczenia wspólne z premierem Tuskiem może na własnej skórze zobaczy, że nie jest tak źle, ale chciałem zapytać, jak pan sobie wyobraża współpracę jeszcze przez te półtora roku prezydenta z premierem? No, szczerze powiem, że nie bardzo sobie wyobrażam. I myślę, że choć Andrzej Duda jest zdolny do jakichś wolt, do jakichś takich symbolicznych zachowań podkreślających swoją niezależność, to jednak siła grawitacji, jaką wytwarza wobec niego szeroko pojęte środowisko PiS-u, jest najsilniejszą grawitacją, której on podlega. On, myślę, już raczej zrozumiał, że nie będzie mógł specjalnie liczyć na jakąś karierę w strukturach, silnych strukturach międzynarodowych. No może gdzieś tam może liczyć na jakieś wsparcie amerykańskie, bo tu się zachowuje, powiedziałbym, wobec wojny w Ukrainie i tak dalej, tak jak zresztą cała polska klasa polityczna. Poza tymi wpadkami, prawda, że ta Ukraina to bliżej Rosji historycznie i tak dalej, no to się zachowuje okej, absolutnie, tu trzeba to przyznać, łącznie też z liderami PiS-u. Ale tak naprawdę no on musi ciążyć ku temu środowisku pisowskiemu, bo to jest właściwie jedyne środowisko, które może mu pozwalać na myślenie o jakimś rodzaju życia politycznego po zakończeniu kadencji. W związku z tym nie bardzo widzę to, aby on był skłonny do takiej koabitacji, jak gdyby w trybie, powiedzmy sobie, w miarę normalnym. Nie, tu będzie konflikt. Być może czasami będą jakieś takie zachowania typu pokażę swoją niezależność od Kaczyńskiego i tutaj na przykład tę ustawę przepuszczę, nie będę jej blokował, czy to przez Trybunał, czy też poprzez weto i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc to będzie trudna kohabitacja. Wie pan, te półtora roku szybko minie. Zaskakujące na przykład było to, że na przykład projekt obywatelski dotyczący in vitro był podpis prezydenta. No tak, no to jest właśnie, wie pan, znaczy on jest w tym swoim dryfie. Myślę, że pan prezydent jest trochę nieprzewidywalny i być może będziemy mieli jeszcze trochę takich zachowań.
jemu tak symbolicznie i osobowościowo bardzo chyba zależy na tym, żeby się prezentować jako osoba niezależna. On przecież powiedział, będę niezależny od Kaczyńskiego i będę niezależny od Tuska. No, zobaczymy, wie pan, no, przed nami liczne testy, które to będą sprawdzać, bo będzie jakaś porcja ustaw, które pan prezydent dostanie do siebie na biurko. Ostatnie pytanie, panie profesorze, jeszcze. Ja wiem, że może to jest daleko, może idący wniosek, ale czy to, co obserwujemy teraz, może być początkiem upadku PiS-u? No, bardzo dobrze, że pan to pytanie zadał. Może tak być, aczkolwiek ja bym bardzo przestrzegał przed nadmiernym triumfalizmem. To nie jest tak, że PiS-u już nie ma. PiS podlega daleko idącej erozji i to, czy będzie w stanie się w coś przekształcić pod jeszcze przywództwem Kaczyńskiego, czy też pod jakimś innym przywództwem, to choć jest w moim przekonaniu raczej mniej niż bardziej prawdopodobne, to nie jest całkowicie wykluczone. Moim zdaniem czynnikiem zasadniczym tutaj, który może wzmocnić taką siłę przetrwalnikową Prawa i Sprawiedliwości, to są właśnie dwa takie czynniki. Czy nastąpi jakieś pogorszenie gospodarcze, a tutaj pieniądze europejskie, które są coraz bliżej na horyzoncie, mogą temu zapobiegać, więc to jest akurat z punktu widzenia... Mało tego, Donald Tusk zapowiedział, że prawdopodobnie jutro te pieniądze zostaną odblokowane. No więc, no właśnie, kolejne pieniądze, tak, jutro mamy wizytę pani von der Leyen. A druga rzecz, no to jest poza tąpnięciem gospodarczym, to jest jakiś taki duży błąd po stronie koalicji rządowej. Nie widzę, żeby taki błąd był. Drobne błędy mogą następować, ale jest tyle do naprawy, że drobne błędy są nawet nie do uniknięcia. Ale zasadniczego błędu nie ma, bo zasadniczy kierunek to jest ten kierunek, który dał tej władzę 15 października i on jest cały czas trzymany. W związku z czym sądzę, że prawdopodobieństwo tego, że PiS odzyska dawne siły, jest bliskie zeru. Prawdopodobieństwo tego, że PiS w jakiejś formie mniej bądź bardziej zmienionej przetrwa, no jest dużo, dużo wyższe. Natomiast także prawdopodobieństwo tego, że całkiem zniknie, nie jest zerowe, ale no ja bym tak... Ja bym cały czas uważał, bo krótko mówiąc, z jednej strony jest ten proces, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, proces strukturalny, unowocześnianie się społeczeństwa, ale to nie jest tak, że to jest proces, który jest dany raz na zawsze. Że ten powrót do demokracji, w którym Polska odgrywa pionierską rolę w Europie, ta redemokratyzacja, my tu jesteśmy pionierem, tak jak byliśmy pionierem w budowie demokracji po upadku komunizmu i w doprowadzeniu do jego upadku. Oczy Europy i nie tylko Europy są zwrócone na Polskę, ponieważ niewiele krajów potrafiło się ocknąć z tego ześlizgnięcia się takiego populistyczno-quasi-autorytarnego, a my potrafiliśmy. Ale to nie jest dane raz na zawsze. To jest też rezultat wyniku wyborczego. Wynik wyborczy był przekonujący, ale to nie jest tak, że on zawsze musi być taki. A jakie są szanse według pana PiS-u w kolejnych wyborach samorządowych na przykład? To jest strasznie trudno powiedzieć. Wie pan, ta duża polityka tak bardzo dominuje. Wybory samorządowe to jest nie do uniknięcia. Ja nie do końca jak gdyby to popieram. Nawet sam Donald Tusk mówi, prawda, że to będzie pierwszy test tego, jak sprawujemy władzę. To takie ogromne obciążenie dla tych wyborów samorządowych. One jednak powinny mieć, bo mają, a powinno to być wzmacniane trochę swojej takiej samorządowej specyfiki. I ja cały czas apeluję, żeby zostawić trochę przestrzeni samorządom w wyborach samorządowych. No tak. Więc trudno tutaj będzie, wie pan, ocenić wygraną. Sądzę, że
ta trudność wynika z tego, z czym zawsze mieliśmy do czynienia w wyborach samorządowych. One są wielostopniowe. Są i burmistrzów wybieramy, i sejmiki wybieramy. No tak, tak. Więc trudno będzie powiedzieć, na którym poziomie kto w jakim stopniu wygrał, prawda? I ja podejrzewam, że jakikolwiek by nie był wynik, to obydwie strony zasadniczego konfliktu politycznego będą twierdziły, o zobaczcie, a tutaj wygraliśmy. A przypuszczam, jeżeli chodzi że o prezydenta jednak... Warszawy? No nie, no wie pan, o prezydenta Warszawy to ja tutaj raczej nie sądzę, żeby ktoś mógł zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu z obozu zupełnie przeciwnego. Zobaczymy, jak sobie będzie Rafał Trzaskowski radził w starciach z... no na przykład przedstawicielką lewicy Magdaleną Biejat. Oby nie doszło do tego, że się będą razem tak wycinać, że jak gdyby wzięty praktycznie znikąd kandydat prawej strony, czyli pan Tobiasz Bocheński, wypłynie na tej wewnętrznej walce pomiędzy lewicą a centrum. Wie pan, przepraszam, że przedłużam, ale jeszcze jeden wątek, bo chyba no, obserwuję też protest rolników, który odbywa się na naszych oczach. Nie wypowiadam się teraz jako dziennikarz, tylko jako obywatel bardziej. I powiem szczerze, że takie, przepraszam, z jednej strony rozumiem, mogę się starać zrozumieć postulaty rolników, ale wymaganie od rządu, który trwa 2 miesiące, wymaganie rzeczy takiego działania od tak po prostu i taka postawa dosyć roszczeniowa, powiedziałbym, powoduje, że czasami nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, szczerze mówiąc. Proszę pana, rzeczywiście ja muszę już niedługo żegnać się ze słuchaczami i z panem, ale powiem tak, ja mam na ten temat bardzo wykrystalizowany i dosyć radykalny pogląd. Ten pogląd, mam nadzieję, w niedługim czasie, w ciągu paru dni będzie opublikowany w Gazecie Wyborczej. Ja napisałem krótki tekst, którego zasadniczą tezę zaraz przedstawię, pod tytułem Klasa i naród. Jeśli chodzi o protest rolniczy, mamy do czynienia z mylnym utożsamianiem silnego interesu klasowego, który jest doskonale promowany przez rolników, z interesem narodowym. Otóż to nie jest tak, że interes klasowy jest tożsamy z interesem narodowym. Ja nie przeciwstawiam jednego drugiemu. Ja tylko twierdzę, że nie można tego utożsamiać. Krótko mówiąc, zadaję pytanie w tym tekście, być może na końcu, czy przypadkiem to nie jest tak, że dla polskiego bezpieczeństwa i dla europejskiego bezpieczeństwa jest bardzo ważne, żeby także wspierać interes rolnictwa ukraińskiego, bo ono służy jakimś pieniądzom dla Ukrainy. Ja wiem, że tam są te koncerny wielkie, rolnicze i tak dalej, ale część tej kasy zostaje w Ukrainie. Im więcej będzie w Ukrainie tej kasy, tym Ukraina będzie bogatsza, będzie silniejsza i będzie sobie lepiej z Rosją radziła na froncie. I to jest polski interes narodowy, także bym bardzo apelował, żeby ci, którzy uważają, że chłopi to są ci sami chłopi, rolnicy, którzy żywią i bronią, co było prawdą w polskiej historii, że nas żywią zapewne tak, choć to jest tylko niewiele ponad 2% polskiego dochodu narodowego rolnictwo przynosi, pamiętajmy o tym, ale bronią nas także, mówiąc brutalnie, rolnicy z Ukrainy. I ja poprzez przysparzanie pieniędzy Ukrainie. Ja bardzo apeluję o to, żeby znaleźć rozwiązanie. I tutaj się zgadzam z panem posłem Sawickim, który powiedział, że dla Unii Europejskiej to byłoby nic, bo to jest parę miliardów, które pozwolą transferować nadwyżki zboża, nadwyżki żywności generalnie z Ukrainy do krajów, gdzie jest głód, do regionów, gdzie jest głód. I to byłoby zetknięcie
tej podaży ukraińskiej z ogromnym, dramatycznym, głodującym popytem, powiedziałbym, na świecie. Więc tutaj Polska powinna odegrać bardzo silną rolę, żeby właśnie wykorzystując tą swoją rolę pioniera w redemokratyzacji, przekonywać Europę, żeby Unia Europejska znalazła sposób na taki transfer żywności Ukrainy do krajów biednych, do krajów głodujących, do regionów głodujących, żeby nie naruszało to zbytnio interesu także klasowego polskiego rolnictwa. Ale z drugiej strony bym apelował do obserwatorów, ale i do rolników, żeby jednak no, nie utożsamiali całkowicie polskiego interesu narodowego ze swoim własnym interesem klasowym. One są momentami zbieżne, momentami rozbieżne i znajdźmy to rozwiązanie. Bo jeżeli nie znajdziemy tego rozwiązania, to skończyłbym prowokacyjnym pytaniem, które by brzmiało tak. Wtedy będziemy się musieli zastanowić, czy dla polskiej racji stanu, dla polskiego interesu narodowego ważniejsze jest wspieranie polskiego, czy powiem brutalnie, być może ukraińskiego rolnictwa. I na tym bym skończył. No właśnie. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Naszym gościem w Radiu Tobie FM był profesor Andrzej Rychard. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Życzę wszystkiego dobrego panu i słuchaczom. Jeszcze momencik, za moment zrobimy zdjęcie, dobrze? Dobrze. Dziękuję panu bardzo.